Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas z nowej serii Multiplayer na moim kanale z gry Europa Universalis 4, serii, którą nagrywam z innymi twórcami YouTube'owymi z Europy Universalis 4. I teraz tak, mój team, czyli team protestantów, ja grałem na Szkocji, królik grał na Francji, kolejny team był katolicki, gdzie przywodniczył mu papież Repus, oraz Austria na wsparciu, gdzie grał pulchny niedźwiedź, team prawosławny, zdecydowanie ten, który posiada najmocniejszą religię, Bizancjum grał z Lewik, oraz na Moskwie grał Radio Res. Celem rozgrywki było zdobycie dominacji w religijnej w Europie, zdobycie miejsc świętych dla danych religii. No tutaj się niekoniecznie to udało nam przeprowadzić w wyniku wyjazdów wakacyjnych niektórych osób. No ale na pewno jest troszeczkę starć pomiędzy nami nagranych, więc zachęcam do oglądania tej serii. Odcinki będą publikowane w godzinach 18 co dwa dni. Troszeczkę ich jest. Dodatkowe zasady były takie, że do 1520 bodajże nie mogło być wojen pomiędzy nami i nie mogliśmy blokować sobie w żaden sposób rozwoju. Przykładowo Francja nie mogła blokować rozwoju Bizancjum poprzez gwarantowanie Osmanowi albo brania sojuszu z Osmanem. Tak przykładowo totalnie. Linki do perspektywy wszystkich osób macie w opisie, zachęcam również do ich oglądania. W opisie znajdują się również linki do wersji nieedytowanej, jeżeli chcecie obejrzeć całość, ale jest to materiał dostępny tylko i wyłącznie w formie bonusu dla wspierających. No i co? Zaczynamy! O ja co za władca! Gwarancję twoją mam. Dobra, nie zostałem tą gwarancję, nie? Tak, tak, zostaw na wszelki wypadek, żeby po prostu mnie nie zaatakowała tak z tyłka ta Anglia. Fokus na militarne. Nie mam dobrych doradców. Źle, że ci dała drużyna rywala. Jak tam Papal State? Papal State ma Savoy, Prowansję, czyli będzie chciał iść w Prowansję, jak ustawił sobie na rywalu. Chyba, że skopiował po prostu. Okej. Okay. Dobra, jednego dyplomata i prów z papieżem, bo nie chcę mieć tej ekskomuniki darmowej. Tak jak mówiłem, a dogadałeś się z nim o tą Avignon, czy nie? Próbowałem, ale niedźwiedź zainterweniował, się nie dogadaliśmy. To no jak on na start mi ekskomunikę rzuci? Ja już tu wysłałem dyplomatę, no. Anglii, powiedz, z kim wziąłeś? Nevara, Portugalia, Ulster. No te dwie nacje. No nie, oddali mi main, dlaczego? Tak? Tak. No i dostaję trusa. No to peszek. No to możesz... No ile jest ten trus? 5 lat. Serio? Repus laguje na trójce? Co to ma być w ogóle? Ten Avignon go spowalnia. Jakbym mi go oddał, byłoby szybciej na bank. Zdecydowanie. Bo ty nie masz trusa, nie? No nie, mogę atakować, ale ciebie i tak nie wezmę, bo ty masz trus, nie? No tak, tak. Znaczy teraz już możemy wziąć na przykład sojusz. Normalnie. Inne rzeczy, bo to już nic nie zmienia nam tak naprawdę. Mam sojusz z tobą, więc mam tego Trustless Alliance, czyli to mi daje to jakąś misję, sukcesja poszła. O, mam ten event. Tak, poproszę. No i z powrotem mam 30% Crowlandsów. Tam wziąłeś sobie tańszych advisorów? Tata, powiem ci, że będzie ciężko się teraz zbijać tą Anglię, bo wziąłem sojusz z Kastylią jeszcze. Ja tutaj tak tylko na chwilę chciałbym przypomnieć, że pamiętajcie, iż jakiekolwiek dmuchnięcie w kierunku Holy Roman Empire sprawi, że Holy Roman Empire zdmuchnie was, więc tak. Tak tylko przypominam, co nie, Lukas, tak jakbyś tam myślał z tą swoją Szkocją, żeby tam iść, nie? Co? Czuj się ostrzeżony, po prostu. Znaczy, wiesz, jak Kastylii się nie boję ogólnie, więc nie mam z tym problemu. Wiesz to, co? To możemy to zrobić inaczej. Ty mi sprzedasz kondotieri. Bo im szybciej to zrobimy, tym nie będzie problemu potem. Nevara zaraz zejdzie, Portugalia i ta. Ja ciebie do wojny bym nie wołał w takim razie po prostu. I bym sam to cisnął, tylko bym miał te twoje 20 tysięcy na to weź jedną armię, przewieź. Ja ci daję też przejście. Już ładnie podbił. Ale Radio Res, czemu nie Nowogród? On tą Austrią posojuszował się z Węgrami i Bohemią. Co? No właśnie, nie będzie mógł zrobić Unii, co? Nie no, Czech nie ma, ale ma Węgry rzeczywiście. Czech nie ma. Nie, Czech miał jeszcze przed chwilą. Ma no trusa, zerwał. No bo pewnie Repus mu powiedział. No ale to jest bardzo, bardzo złe to, co robi, no.
Dobra, i weź tutaj jedną armię zrób, flotę też schowaj i wyślij mi ich jako kondytieri. 50. Aragon poszł, znaczy Neapol został z Aragonem. Został? Tak, już go supportują. O mój Boże, jak? A przecież to się nigdy nie dzieje. Ej, miało nigdy... Serio, nawet w evencie jest wprost napisane, że Aragon nigdy nie wybierze tej opcji. Znaczy w sensie, że zawsze Neapol będzie wolny. Poszedł na Wenecję, dziwne. Czy to jest jego pierwszy wybór? Bo Wenecja to jest trejnot, który powinna Austria podbijać. No niby poszedł razem z Austrią do tej wojny. No tak, poszedł, na pewno. Tylko, że to jest wojna papieża. Jak widzisz, już zaatakowałem. Mam biegać nie, czy dać ci pod kontrolę? A możesz mi dać? Nie, weź tutaj przejść na tą prowincję Roxburghshire, jak możesz, żebyś przeszedł na nią. Jak Anglia, co to krzycz. Tak, jeżeli Anglia się będzie we mnie wbijała, no to po prostu dojdziesz na pomocy. Też tak floty tutaj mam, żeby to mi pomogło, już ostrzelałem te prowincje, żeby ten fort szybko padł. Bo liczę na to, żeby spale zabrali te wojsko. To masz wzgórza, mogę ci się w to wbić. Znaczy, jeszcze nie, bo on może dosłać te 19 tysięcy, nie chciałbym z tego fortu schodzić. O, to ja się wbiję i potem ty za mną wejdziesz. Jak możesz już dochodź. Tata, idę, bo ta 16 też tu idzie. No tak, na styk trochę. Tak, przegramy to? No jak przegramy, to teraz wezmę te kolejnych... No dobra, przegraliśmy, trudno. No minimalnie to przerypaliśmy. Stancują się, ale tu zginie. No tak, tutaj teraz zginie. Mnie głównie chodzi o to, żeby nie stracić tej fortecy, co zdobyłem, bo tam jest mała załoga, za szybko z niej zeszłem w sumie. No to na który fort wbijamy się, ten co zdobyłeś, ten twój? Wbijaj, weź, skonsoliduj wojsko i wbijaj się w tą 13. 13 tysięcy, no. Ja zaraz też tam dołączę. Ty, bo oni idą. I no, wbiją się. Dawaj. Kurde. No bez jaj. No to przegramy już na pewno. No dobra, to technologia mi wejdzie. No nie, mi się skończył trus. To mogę się z drugiej strony wbić. Ale nie wbijesz się teraz, żołnierz. Ja pierdolę. Czemu to nie wyszło wszystko jak zwykle? Dobra, chodź na ten fort u mnie. No dobra, to będzie do wygrania. Nie wiedziałem, że Kastylia tutaj poszypłynie. Holender, jasna. Znaczy w sumie... Czekaj, bo doszedł ktoś inny jeszcze do tej armii, no to możesz tam zaatakować, bo tu masz jeszcze połowę armii, możesz dorobić więcej armii tam we Francji. A dasz radę sam tą bitwę wygrać? No jest 10 tysięcy, widzę, że 12, a tu jeszcze Castilla stoi. Dobra, ale powinienem wygrać zanim oni przyjdą. No właśnie. Siebie. Nie no, luz. Dobra, ale wolę i tak być na pomocy. Z Irlandii przeszli ci teraz. No to, ale to nie jest problem, to dobrze, że przyszli z tej Irlandii. Tylko nie wiem, czy ja chcę to oblegać. Znaczy tak, bo ma małą załogę, więc szybko raczej to pójdzie, wiesz? Ty masz dobrego generała do Siege'a chyba. A nie, wiesz? Tak, tego z Siege'a. Tak, możesz oblegać. Siege'em wziąłem właśnie. Nie no, jak te dwa forty zrobimy, to jeżeli potem gdzieś tutaj wygramy bitwę, to dostaną stack wipe'a, więc to jest mi na rękę. Wpilić się w 8. Wiem, już lecę tam wojskiem. O Jezu, no ja nie mam szans zdążyć, nie schodzę z obrażenia, bo już kończę. No dobra, może ich przebiję. Nie ma sensu, żebyś ten... Ej, ugrasz. Nice. No przewaga technologii robi swoje, nie? Żeby ten fort zdobyć. Hiszpania. O, Portugalia jest na low. Portugalię wyłączam z wojny. A jak on się tak szybko tu zdesantował? Halo? Co to ma być, kurde? Wrócić tam do ciebie, czy iść na Londyn? No możesz mi pomóc z tymi tutaj. Bo to jest 16 tysięcy, to nie wiem, czy dam radę łącznie. No, to powinieneś to wysolować spokojnie. To Kastylia jak to wygramy, to w Kastylię. Kastylię teraz, od razu w Kastylię.
Wiesz, im więcej ją zaboli Kastylię, tym szybciej wyjdzie z tej wojny. Zaraz możemy tam na południe lecieć, kolejne te 11 tysięcy. I możliwe, że jeszcze będzie Fuchs i Kastylia na przykład nie dołączy do twojej wojny, nie? Kolejnej, jak w Anglii wejdziemy. Ej, czy ja ci mogę jeszcze jedno kondotieri wysłać? Ja nie mogę. Chyba nie. Kurde, bo bym ci resztę armii dostał i ona by sobie oblegała Anglię u mnie. A, ty chcesz Kastylia ubijać, ma czwórkę. Ma czwórkę Kastylia, to dajesz. Im szybciej, tym lepiej się jej pozbędziemy. Jeszcze dostałem ziomka do moralków. Nie, może trzeba się będzie cofnąć z tej bitwy. Dobra, odpuszczam. To weź może oblega, ja będę ich ganiać. Dobra, jeszcze jedna zwycięzca i wychodzi ta Kastylia z tej wojny. Pięknie. Tak. Nice. Jak to? Gdzie mój warscore? Czekaj, no mam przecież wargola. What the fuck? Nie, bo osobno Kastylię to tak... No można zaatakować. No to Anglia pewnie nie odpowie, nie? Nie, Anglia nie odpowie. Dobra, dadzą mi już Londyn. Boże, gdzie ja tą mam listę tych prowincji, co potrzebuję? Chwileczkę. Myślałem, że zostawiłem otwarte, ale zapomniałem, że nie to zostawiłem. Dobra, potrzebuję London, Oxford, Hampshire, Kent. O, tutaj możemy polecieć. Wybiście. Dobra, to ja kończę tą wojnę. Dzięki za pomoc, bierzemy się teraz za ciebie. Nice. Ile my walczyliśmy? Od razu? 13 lat? Nie, 5 lat walczyliśmy równe. Znaczy, nie, no 7 lat walczyliśmy. 7 lat. Stracił papierze. Okej, okay, dobra. Kurde, Burgundia się w Anglii wbiła. I walczy z Kastylią. No to wyjebiście. Weź cofaj, cofaj kondotieri stąd, nie? Właśnie, cofaj do siebie teraz i zaraz ich ciśniemy jeszcze raz. Ja bym zrobił tak, teraz możemy przeatakować całą Hiszpanię z Portugalią, Aragon nam pomoże, a Anglia nie odpowie, skończy ci się truce z Anglią i możemy jeszcze raz Anglię pocisnąć. No tak, tylko że boję się, że wtedy Anglia przegra tą wojnę i Burgundia zobacz, zabierze te wszystkie terytoria, a teraz zobacz, że Burgundia przegrywa i już tutaj ma Restoration Casus Belli Union, Fur, Kroatia, Albania, no i leci na Węgry. No, mają czwartą technologię do mojej piątki. Repus nie może spisywać Bolonii, bo jeszcze będzie miał większą agresywną ekspansję. Smutne. Siedzi na 100% warscore. Tutaj dalej Pikardię zajmują. Czekaj, bo to widzę po tym. Burgundia ma minus 27% warscore. No i Kastylia spisowało. Nie, czekaj, czemu czarną flagę? Coś spisowali chyba, bo armia im się cofa. No, ale ma wojnę z Burgundią. Ale widzę, jak cofa im się armia, 12 tysięcy na czarnej fladze. No może, może gdzieś mieli przejście i ktoś im cofnął, czy coś, nie wiem. Znowu prestiż mi zabiera, co za eventy. Odpalił się Shadow of Kingdom, zobaczymy, czy ogarną. Dobra, myślę, że teraz jest już chyba całkiem niezły moment. Bo już jest taki, że są wyczerpani wszyscy, no to jak chcesz, to możesz atakować to. Możesz mnie wezwać, to jeżeli dobrze wojna pójdzie, to zrobimy sztuczkę z portami. Że ja wypisuję osobno i wezmę sobie pieniądze, nie? Dobra, jeszcze Maroko udało mi się wciągnąć, więc możemy brzydkie rzeczy zrobić. Portugalia też jest w tej wojnie. No to przez Toledo do Portugalii, z Portugalii ten. No z Portugalii nie będę mógł pisać, tylko i wyłącznie z Kastylią. No kurka, szybciej. Dobra, Provoke, 14 regimentów, to nie chcę. 14 regimentów. 403 władca, wyjebiście. I źle. Razu centrum handlu tu przenoszę. Znaczy wezwałem to Maroko, no bo ja tak trochę mało manpowera mi zostało po wojnach szkockich, że tak to nazwę. Bo tak sobie pomyślałem, że w sumie jak jest ta Portugalia, no, to wezmę sobie od niej teraz jedną prowincję, żeby móc ją potem claimować. No. Trochę ją podziubię, żeby udało się ją z jednej wojny zwasalizować. I będzie moim papecikiem, który będzie sobie kolonizował. No możesz, w sumie nie patrzyłem, jak to teraz działa.
Tam mi najwyżej zrzucę te kory, jak już będzie moim wasalem. Aragon, czyść mi drogę, bo ja tu tutaj chcę lecieć, plądrować te prowincje, bo ja pieniędzy potrzebuję, Aragon. Szybciej, szybciej. Pamiętaj, żeby wziąć od Portugalii pieniądze też i ten, war operation. Mhm. Co ja mogę, ile ty masz tych długów? 500 golda. Pewnie teraz już więcej, 700 już mam, kurde. To z tej wojny cię spłacimy. Znaczy, to taki jest zamysł, żeby właśnie z tych wojen kastylijskich się pospłacać. No ja teraz tak, mogę wziąć war reparation. Maksymalnie mogę w 700 golda od Kastylii wziąć. Czyli bym się spłacił totalnie, nie? No dobra, tylko powiedz, kiedy to się ustawia na forcie, na fortach. To. Nie, no spoko, przecież uprzedzę. Tutaj się nic nie pomyliło. 2, 5, 4 następca, wyjebiście. Spisował Węgry, zajmował sobie perfidnie kopalnię złota i teraz walczy z Polską. No to dobrze, że zajmował kopalnię złota. Tylko co to jest wojna? Polska, Litwa i tak dalej zaatakowały po prostu pewnie Węgry i teraz przeszła wojna. No ale to samo powinien zrobić właśnie na tych, na... w Czechach. Miałby już 4 kopalnie złota w tym momencie, wiesz? Bo on ma taką tą prowincję w Tyrolu, która liczy się podwójnie. Chociaż jeszcze chyba tego... Nie, już jest ten modyfikator do złota. Więc liczy się za dwóch. Za dwie kopalnie złota. I miałby czeską i tą. To jest praktycznie, wiesz, win. Czekaj. Niedźwiedź ma jednocześnie sojusz z Polską i z nimi wojnę. Co? To no tak zobacz. Faktycznie. Aż to robię screeny z tego. Przecież to jest what the fuck? No, na mapie dyplomatycznej są na niebiesko. Ja pierdolę. Co za shit? Co? Niedźwiedź jak zwykle popsuł tę grę. Wojna róż walnęła? Czy mi się wydawało? Jak? No przecież mieli następcę. Kurda, ten jest dobry, 2-5-4, Holender. Znaczy no teraz i tak im trochę czasu ten nadrobienie zajmie. Dobra. War Reps... To mam wzięte pieniążki, mam Sendament, White Peace. Dziękuję. No i wszystko ty przyjmujesz teraz. Nice. Co? Mam mi oddali? LOL. Co za Burgundia? Co zrobiła Burgundia? Oddała mi man. No, prowincję mi dała w tej wojnie. I dla siebie... wyzwoliła, co? Dla siebie nic nie wzięli. Czekaj, ty wyzwoliłeś tą Walię, czy Burgundię? Ja Walię wyzwoliłem, ja. Aha, jest teraz moim sojusznikiem jest Walia. Ale co, Hiszpanii i tej? I Anglii. Nie zrywaj. Nie? To będą dwa bardzo słabe kraje teraz. Nie ma sensu, żeby sobie szukali kogoś mocniejszego. Okej. Bo teraz zobacz, że ja wziąłem 800 golda, ty weźmiesz 800 golda plus war repsy, Hiszpania będzie mega zacofana, Anglia ma wojnę róż, więc będzie paliła teraz dużo manpowera walcząc z tymi buntownikami. To są dwa bardzo słabe kraje, nie opłaca się tego robić. Okej. Czyli wyszłoby na to samo, może gdyby miał wojnę. A nie chciałbyś pójść, czekaj, bo ja cię mogę wezwać do tej wojny. Ty mnie do wojny z Anglią nie możesz, nie? Nie mogę. Dobra, ale ty też już musisz podbijać. To sobie tam toż wojna jest. Czyli osobno możemy maknąć chyba teraz już, czy jeszcze nie? Ja ci, bo teraz ten cały hajs, co wezmę od Hiszpanii, mogę ci dać. Wiesz, ja już się spłaciłem. No, co najmniej. A nie, znowu pożyczki. Tak. No to może potem dać 200 golda, no. No to masz tutaj, tak, widzę, że wziąłeś Lyon. Lyon się najbardziej opłaca, bo jeszcze Galicję widzę, że mogę. Tak, ale Galicja jest mała, ma chyba 4 prowincje. Lyon jest duży. Potem ta Asturia jest, ale to nie wiem, jak to duże jest. No i zobacz, Kastylia w tym momencie płonie, rebelsów ma wszędzie. Ja na Ulster mam, declare war. I Anglia wtedy nie dołączy do tej wojny, shitface. No to nie zresetuje trusa z Anglią. No 7 lat, to nie jest. No w sumie wyszłoby na to samo, jakbym teraz zresetował trusa. A, i 200 dukatów chciałeś, tak? No możesz, to też będę ładnie na plusie. Masz, nie wydaj na głupoty. Yeah. Moje wystawne życie poszło, dziękuję bardzo. Niech ci Bozia w dzieciach wynagrodzi. Jak tylko ci, no super, wysłałem ci hajs i następny zginął. No co, no 500 zł piechotą nie chodzi, o co ci? Co narzekasz? Gardzisz pieniędzmi? 5-4-1. Co, dowódca czy co? Następca mi zginął, tylko ci hajs wysłałem. Tak mnie nagrodził. Ale ten też jest niezły, 5-4-1. To przecież jest lepszy. Zdasz fokus na militarny i masz piękne punkty. I myślę, że to byłby gites pomysł. To by ten flotę sobie weź od modbolu, żebyś mógł się u mnie zdesantować. Przekradnę się? Czekaj, to musiałbym płynąć...
On dokładnie ja, tam, wiesz? Nie? No tak, tam od północy, nie? Ja zaraz mogę wziąć i zobaczyć. To jest statki po prostu gdzieś. A czekaj, żeby mi się te Havis zbudowały. Dostałem event na Mediolan. Co z nim? A, tylko że Repul wziął z nim sojusz. No bo tam jest, że Austria i Francja dostają na odnowienie Unii z Mediolanem. Tak. No nie, ona gdzieś tam idzie, nie wiem gdzie. No teraz jeszcze masz ułatwione, bo właśnie widzę, jak 20 tysięcy rebelsów stack wipeuje armię angielską. Czemu tylko? A, bo 8 tysięcy przewodzisz. Ja. No ale jak będziesz miał 16, to już wystarczy raczej. Tam uważaj, nie atakuj tym od razu. Aha, bo oni przez ciebie mogą przełazić. Tak, mogą. Bo ty masz przejście, to oni też mają niestety i forty te też nie działają. Ustaw się na górach, to wtedy się w ciebie nie będą wybijali. A wiesz przez co ta wojna z Bizancją z Osmanem stała się łatwa? Tam dodał jakąś prowincję Gallipoli, tak? Tak, Gallipoli i tutaj jest fort, który Osman zawsze wyłącza. Widzę, że ma 20 tysięcy ponownie, ale to są głównie najemnicy. Ma dwie militarne do tyłu. Tak? To spokojnie, dobra. To bez znaczy nie chce się wybijać tam w tych lasach, bo mi szkoda manpowera. A serio, na manpower nie patrz, najemników zawsze możesz mieć. Znaczy jest ważny, ale nie najważniejszy obecnie. Manpower o wiele bardziej się liczy po 1600. Nawet mógłbyś sobie wziąć, wiesz, zwykłych najemników, bo nie wiem czy wiesz, ale możesz na przykład na tych prowincjach dwóch, co tutaj zająłeś. No tak, jak możesz mieć technologię przewagi, no to co się dziwisz? Na tych dwóch prowincjach, co tutaj masz, możesz najemników też już rekrutować. Dobrać sobie. Na przykład ty, twoim manpowerową armią możesz iść już oblegać, a tutaj jakimiś najemnikami dalej toczyć bitwy. No dobra, no to ja za 4 lata wchodzę w Angola i biorę co chcę. Realnie. Ale to najpierw patrz pod siebie, co tam możesz brać, nie? Jak się uda na Tundrię, to super. Tak trochę widzę, że męczą się z tą Polską. A jeszcze toczą wojnę? Tak. Austria i Węgry. Pap pierwszy z tej wojny. Zostawił go. Ale jazda! No dobra, no mi też pierwsza wojna nie poszła, no nie będę się śmiał. Jak nie poszła? Przecież to było piękne zwycięstwo. Tak, nieważne jak było, ważne jak propaganda powie. Początkowe porażki, żeby seria nie przymulała, żeby mieli co oglądać. No, zawsze wiesz. Ciekawiej się ogląda porażki po prostu. Tak to by było za łatwo, wszystko z górki. Daj guzel Lewika, no zobaczcie, no. Jest co tutaj w ogóle oglądać? Potężne Bizancjum i co z tego? Dobra, no każdy... Wizować Anglię, czy czekać jeszcze na ciebie, aż będziesz się wybijał? A nie, sorki, źle patrzyłem. Dobra, kończ, bo to teraz byłyby 2 lata, bo to jest... To z Burgundią mu mija w maju 472, a... ze mną mija w marcu 72. To opisuje. Znaczy na pewno pomęczy się tą Moskwą na tej wojnie, biegać po tej Skandynawii. No, też nie lubię skandynawskich wojen, tym bardziej, że dużo nie weźmie, bo i tak nie zajmie przecież stolicy. Bo floty takiej nie ma. No, nie ma co patrzeć, na pewno takiej floty nie ma. Ale może tam Newę przejąć, te fortece, wysepki, iść do zamykania. Jestem bardzo ciekaw, jaką ma armię, powiem ci szczerze, bo tak ostatnio to widziałem bardzo często. Ej, oni jeszcze mają tą wojnę? Austria i Polska? O. Jezu, ja już myślałem, że to wszystko zakończone. No ale to jest potęga, nie? Na tej Austrii, jak masz te Czechy, Węgry. Tylko on pieniędzy ma chyba też realnie na ten moment. Dobra, moje pytanie brzmi, czy boostuje kopalnie złota? Tu 6 ma, tu 3, to nie boostuje zbytnio. A, bo pewnie Kastylia mniej zarabia, tak. A, i może te Fee Harbor cofnąć też. Mi płacisz cały czas. Nie chcesz moich pieniędzy? To nie. Będziesz mi dawać, no. Ja i tak jestem na minusie. Jeszcze przez jakiś czas, jeszcze będę przez jakiś czas na minusie. No kurde, Szkocja jest taka biedna. Kent, dobra, dalej. Dobrze, to też pójdę, wezmę sobie. Ile mi mija? Angel, marzec 72, to jeszcze... Dobra. Yeah! Spłacasz mnie, dzięki, wyjdzie ci bogata, a Francjo. Ja i tak wpadnę zaraz w kolejne długi. To nie lepiej ci budynki stawiać na razie? Idziesz mnie spłacać? Stawiam. Bo ja w ogóle nawet żadnych ciekawych misji, kurka, nie mam.
tą Szkocją. Ona jest taka mało ciekawa. Właśnie The Isles, mogę już integrować, jeszcze nie. No zajebiście, tylko powiedziałem, że chcę wydać wojnę, regencja mi weszła, no po wojnie. Jakim cudem Regency Council? No bo dobra, król umarł, królowa sobie zrezygnowała i jest agencja. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europa Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu.